Taka. Nie. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Właśnie przed chwilą wróciłam z Krety i z tej okazji przygotowałam dla Was haul zakupowy. W tym haulu chciałam, żeby było bardziej na zasadzie co kupić jadąc na Kretę. Jeżeli oglądacie mnie już od jakiegoś czasu albo śledzicie mnie na przykład na Instagramie, to wiecie, że mam rodzinę na Krecie, więc byłam już tam wiele razy i dokładnie wiem, co ze sobą przywieźć, co jest smakowite i za czym się tęskni po powrocie. Więc zapraszam! Jak zwykle w moich haulach podzieliłam sobie rzeczy na kategorie. Ten film jest typowo jedzeniowy, dlatego że na Krecie i ogólnie w Grecji jedzenie to jest to, za czym ja najbardziej tęsknię po powrocie. Podzieliłam sobie to na rzeczy słone, na słodkie przekąski i na jakieś takie różności, które będą na samym końcu. W ogóle mam całą playlistę haulową, jeżeli chcecie zobaczyć na przykład haul z Korei albo haul z Kolumbii. Ogólnie dużo rzeczy fajnych, co wykupowałam, możecie zobaczyć w całej playliście, bo tam jest dużo filmów. A tymczasem przechodzę do kategorii przekąski słone. Jak wiecie, Kreta i Grecja ogólnie to jest kraj oliwą i oliwkami płynący. Tragedią i w ogóle przestępstwem byłoby nie kupić oliwek. I tutaj jeżeli chodzi o wybór oliwek, to jest ich mnóstwo. Macie bardzo dużo rodzajów i nie tylko jeżeli chodzi o kolory, ale też o to, co tam do tych oliwek jest dodane. Są też różne wielkości, są po prostu wielkie słoje po 5-10 litrów. Ogólnie możecie kupić co chcecie, ale z mojego doświadczenia wynika, że w podróży i ogólnie w bagażu najlepiej sprawdzają się takie oliwki, w sensie tak pakowane oliwki. I chciałabym zwrócić tylko uwagę, że jeżeli ktoś z Was nie lubi oliwek, to niech jadąc do Grecji spróbuję takich ichnych oliwek, bo moim zdaniem różnica jest kolosalna. I tutaj macie do wyboru albo ciemne oliwki, albo jasne, albo miks. Czyli tutaj macie miks jeszcze w dodatku z papryką, z jakimiś przyprawami. Tutaj na przykład są po prostu zwykłe zielone oliwki z cytryną, które też bardzo dobre są, polecam, jeżeli nie jedliście. I tutaj są po prostu zielone, takie z przyprawami. One są duże, soczyste i po prostu mają pyszny smak. To jest zupełnie co innego niż u nas takie małe i takie suche i konserwowe. Rzeczą numer 2, którą zobaczycie wszędzie na Krecie, to jest szpinak i feta. Ogólnie są tak zwane spinakopity, czyli ciasto fila i w środku jest wypełnione szpinakiem, posypane serem feta. I jest to przepyszne, na pewno musicie to kupić jak będziecie tam, bez sensu to ze sobą przywozić, bo to jest takie, wiecie, taki wypiekany, pyszny, no przepyszny taki produkt, taki, jak się mówi po polsku, pieczywo, nie. Takie wypiekane ciasto jakby, taka przekąska, nieważne, w każdym razie ser feta i szpinak. I na przykład ostatnio znalazłam w sklepie takie krakersy. Tych krakersów z tej firmy jeszcze nie próbowałam, ale ja po prostu wiem, że oni zawsze robią przepyszne rzeczy, jeżeli chodzi o ser feta i szpinak. Kolejna rzecz może Was zdziwić. Kupiłam ją dlatego, że jest składnikiem na bardzo pyszną rzecz. Jeżeli ktoś z Was już był w Grecji, albo na Krecie, to na pewno zna coś takiego jak dakos, albo ewentualnie ntakos. Dakos to są takie przekąski, a czasami nawet to podchodzi pod sałatkę. Głównym składnikiem jest jakby taki sucharek, potem na to jest taka pasta ze świeżych pomidorów i to się zwykle posypuje serem mizitra albo serem feta. I zalewa się to jeszcze oliwą i sypie przyprawy i to jest przepyszne. To co warto zrobić, to jak pójdziecie do jakiejś piekarni albo zwykłego takiego marketu, idźcie na dział chlebowy i znajdźcie właśnie takie sucharki specjalne do dakos. Wiem, że u nas też są sucharki, ale to nie jest do końca to, dlatego że te są z takiej ciemniejszej, pełnoziarnistej mąki, czasami z dodatkiem karobu, który jest bardzo popularny na Krecie. I właśnie takie sucharki potem się zawala taką dużą ilością pomidorów, takich wiecie, poszatkowanych, takiej jakby pasty pomidorowej, właśnie ten ser, oliwa, przyprawy i to jest przepyszne. Jak najbardziej warto kupić, bo jeżeli spróbujecie dakosów, to naprawdę uwierzcie mi, że będziecie za nimi tęsknić w Polsce, więc ogólnie proponuję coś takiego. Mówiłam, że kochają ser feta, mówiłam, że kochają szpinak, ale to, co jeszcze też kochają i czego jest bardzo dużo na wyspie, to oregano. I będąc na Krecie jesteście w stanie kupić lejsy o smaku oregano. I ja w ogóle wyjeżdżając za granicę do różnych krajów lubię chodzić sobie na działy chipsów i szukać lejsów, bo zwykle jest chociaż jeden taki typowy smak dla danego kraju. I w Grecji, na Krecie jest to smak oregano. Zresztą otworzyła mi się paczka w bagażu, więc ja po prostu to zrobię test na żywo. Po prostu normalny chipsior posypany oregano, ale wierzcie mi, że jest dobry. W ogóle może to przez to, że dzieciństwo tam spędziłam, ale moją ulubioną przyprawą, jeżeli chodzi o zioła, to jest właśnie oregano. I ostatnią rzeczą z kategorii słone przekąski to jest ser. To jest coś, co na Krecie jest po prostu przepyszne i zupełnie innej jakości niż u nas. Może jest to kwestia przygotowania, może jest to kwestia mleka, dlatego że na Krecie jest o wiele więcej kóz i owiec niż na przykład krów. I większość produktów jest robiona albo z mleka koziego, albo z mleka owczego, albo z mieszanego. Są też produkty z mleka krowiego i one są tańsze o dziwo, ale to są zwykle sprowadzane produkty z kontynentalnej Grecji. Ale przechodząc do rzeczy, którą uważam, że powinniście ze sobą przywieźć, to jest ser Mizitra. I nie dość, że przywieźć, to powinniście go jeszcze jeść, ile wlezie, będąc na Krecie. To trochę coś w stylu takiej włoskiej ricoty. To jest ser taki, chyba to się nazywa serwatkowy. Nie jestem profesjonalistą, jeżeli o to chodzi, nie znam się. To jest ogólnie bardzo miękki, biały ser, delikatniusi, jak chmurka. To jest coś pomiędzy twarożkiem, takim wiecie, zmielonym, a naszym białym serem. I najlepsze jest to, że można go jeść zarówno na słono, jak i na słodko. Jest po prostu kosmiczny, on jest taki aż maślany. To nie jest ser Mizitra, taki typowy. Rodzaj tego sera jest podobny, bo on też jest po prostu biały, mięciutki, taki wiecie, świeży. Natomiast to był jedyny, który znalazłam, taki właśnie zapakowany na transport, bo zwykle ser Mizitra sprzedaje się trochę tak jak na bazarku, czyli zawinięty w woreczek foliowy i tyle. W ogóle, żeby znaleźć taki pyszny ser Mizitra, polecam Wam iść do sklepu mięsnego, bo w mięsnych zwykle właśnie mają takie świeże produkty mleczne też. Prawdziwa Mizitra jest z mleka owczego. I właśnie zresztą tego sera używa się do dakos, czyli chrupki, pomidor, ser Mizitra i jedziecie. Najlepiej na świecie. Ale to by był koniec części pierwszej, czyli słoności. Teraz przechodzimy do słodkości. Oh yeah. Najpierw może pokażę Wam moje odkrycie tego roku. Zobaczyłam coś takiego. I to jest syrop z karobu, który oni dodają do kawy. W sensie można to dodać do kawy. I daje to niesamowicie ciekawy posmak. Bardzo gęsty, jak widzicie, jak się przychyla butelka, to jest taki gęsty. Trochę konsystencja miodu, ale zdecydowanie ciemniejszy. To jest takie, wiecie, prawie czarne. Niech ja to jeszcze raz powącham, żeby Wam spróbować opisać. Właśnie pachnie tak... No, jeżeli ktoś nigdy nie jadł albo nie wąchał karobu, bo u nas można kupić proszek z karobu, to będzie to trudno opisać, ale właśnie ma taki jakby czekoladowo-kakaowo-karmelowy posmak. Zdecydowanie lepszy dodatek niż cukier czy nawet miód do kawy. A tak poza tym to w tym roku też próbowałam pierwszy raz kawy właśnie z karobem i z mlekiem kozim. Ich kozie mleko jest takie troszeczkę bardziej słone, więc po prostu to połączenie tego wszystkiego było tak kosmicznie dobre, że byłam w ciężkim szoku. Pokażę Wam też rzecz, którą przypadkowo odkryłam będąc w piekarni i przyznam szczerze, że nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ja tylko wiem jak to wygląda i jak smakuje. W piekarniach możecie znaleźć ciastka, które będą wyglądać podobnie jak te. Przede wszystkim kształt jest zawsze taki sam, czyli macie taki jakby lany rulonik. Ale ja Wam powiem czego szukać. Więc one powinny mieć w sobie biały sezam gdzieś, więc jeżeli zobaczycie taki kształt, a dodatkowo gdzieś będzie napisane, że jest tam cynamon, to to najprawdopodobniej jest to. Troszeczkę podobne do naszych takich pierniczków na święta, ale są mniej korzenne. One mają głównie cynamon, czasami mają troszeczkę skórki pomarańczowej, w sensie aromatu takiego, a nie tej naszej skórki kandyzowanej. I naprawdę ja żałuję, że nie udało mi się takich znaleźć przed wyjazdem i to przyznaję szczerze, że kupiłam na lotnisku po prostu, bo wpadłam, wiecie, w taką panikę, że a, to jest podobne, może to będzie smakowało podobnie. Pachnie bardzo podobnie, ale właśnie moim zdaniem chyba trochę za bardzo korzennie i nie ma sezamu, niestety. Więc to wiem, że na pewno nie będzie dokładnie to, co ja kocham, ale kształt jest podobny, więc sprawdźmy. No ja. No dobra, to jest jak nasz piernik po prostu. I to taki mało smaczny. Jeżeli zobaczycie coś takiego, nie kupujcie, to nie jest to. Te, które ja zwykle kupuję, one są też mniej napuchnięte, w sensie one nie są aż tak urośnięte, są bardziej takie, bardziej płaskie, ale są takie mocno chrupiące, takie I teraz w słodkich rzeczach, czego by nie mogło zapomnieć... Czego by nie mogło zabraknąć, kiedy właśnie jesteście na Krecie, w Grecji, to miody. Dlatego, że na Krecie jest mnóstwo fajnych roślin, z których są bardzo ciekawe miody. Jeżeli na przykład jeździcie po Krecie, szczególnie jak jedziecie na Elafonisi, na tą, wiecie, różową plażę, to tam po drodze jest mnóstwo budek, stoisk, gdzie są właśnie miody z takich mniejszych pasiek. Lepiej kupować w takich miejscach miody akurat, moim zdaniem, dlatego, że one są wtedy robione na mniejszą skalę, jest większa szansa, że może są nawet robione na surowo, bez podgrzewania i wytapiania tego miodu z plastra, tylko robienia tego mechanicznie, bo wtedy ten miód zawiera w sobie więcej tych dobrych składników, dobrych wartości niż taki miód sklepowy. Więc miodem, który na pewno musicie kupić, na pewno to jest miód tymiankowy. Ja tutaj ten miód właśnie kupiłam przy okazji jeżdżenia gdzieś po Krecie, ale w tym roku kupiłam też 3 dodatkowe miody. Tak jak mówiłam, jest mnóstwo rejonów, gdzie jest właśnie dużo przypraw, ale jest też bardzo dużo szałwi. Jak właśnie chodziłam gdzieś po jakimś kanionie, to ta szałwia po prostu rosła wzdłuż szlaku i dlatego pomyślałam, że kupię też miód szałwiowy. Tutaj piszą, że jest very delicious, natomiast jestem bardzo ciekawa, jak on będzie smakował. I pomyślałam, że skoro nigdy go nie próbowałam jeszcze, to może zrobię to teraz z wami. Po prostu otworzę i spróbuję. Jeszcze nie widziałam tak pakowanych miodów, bo jest on po prostu w puszce. Spróbuję to otworzyć, tak żeby tu się nic nie wylało. Myślałam, że jest do pełna. Wcale nie jest. Jezu, jak on intensywnie pachnie! What? Dobra, to jest bardzo intensywnie pachnący miód. Już wam pokazuję też, jaki ma kolor. Ja ogólnie dopiero na Krecie stałam się fanką miodów. Fakt, że w Polsce też mamy dobre pasieki, ale zwykle to są miody wielokwetowe. Mam nadzieję, że on będzie przepyszny, więc zobaczmy, bo pachnie cudownie. Wow, wow, okej. Nie smakuje tak ziołowo, absolutnie, ale ma w sobie taką małą nutkę szałwiową, natomiast ten aromat jest bardzo silny, to nie jest po prostu słodki miód. Okej, to teraz w takim razie oprócz tymiankowego zdecydowanie mogę polecić ten szałwiowy, jest przepyszny, jest hitem, w ogóle jestem w szoku. To teraz w takim razie czas na 2 pozostałe miody. Z tą rośliną może się wam nie kojarzyć Kreta, ale jednak jak podróżowałam szczególnie po takich bardziej górzystych terenach, okazało się, że widziałam tego całkiem sporo, a mówię tutaj o wrzosach. To, co najpierw zwróciło moją uwagę, to, że nie jest przezroczysty, tylko jest taki bardziej kremowy. Ma tutaj też w sobie dosyć dużo jakichś takich paprochów, ciemniejszych elementów, więc mam nadzieję, że to znaczy, że on właśnie jest taki surowy, jest mniej przetworzony i może będzie zdrowszy. I hope so. I tutaj napisali, że ma jakiś karmelowy posmak, więc tutaj o tym miodzie naprawdę pisali, że niesamowite, więc pomyślałam, okej. I tak mnie zaciekawił swoim kolorem, a jeszcze jak tak o nim fajnie piszą, to spróbuję. Tutaj dostał 2 nagrody Great Taste w 2017 i potem Superior Taste w 2016. A nie, czyli najpierw w 2016, potem w 2017. Tak, więc dostał 2 nagrody. Zobaczymy, może będzie dobry. Otwieramy. Ten miód pachnie już trochę bardziej jak nasz. Wygląda on w ten sposób. Więc biorę świeżą łyżeczkę, żeby nie pchać śliny do środka. Ma przede wszystkim bardzo ciekawą konsystencję, bo ona nie jest taka ciągnąca się, tylko jest taka bardziej, że ma takie jakby małe kawałeczki, takie krupki jakby. Taki jakby korzenny trochę. Na początku myślałam, że tu nie będzie żadnego szału, ale rzeczywiście jest bardzo dobry. Czyli bym powiedziała, że nie jest taki bardzo inny niż nasz, ale jednocześnie rzeczywiście ma jakiś inny posmak, jakiś inny jeszcze dodatek, więc mi on bardzo smakuje i na pewno bym go kupiła jeszcze raz, ale to nie jest moim zdaniem taki must have. O! Teraz wydaje mi się, że ten miód jest surowy rzeczywiście, bo zupełnie przypadkowo przeczytałam etykietkę na górze, że tam jak się miód krystalizuje, to jest normalne i tak dalej, wiadomo. I jeżeli ktoś chce, żeby on był znowu płynny, to można go trochę podgrzać, ale poniżej 40 stopni. To oznacza, że on najprawdopodobniej nie był właśnie poddany tej temperaturze, bo inaczej by nie napisali, że tam maksymalnie do 40 stopni, bo wtedy by to nie robiło żadnej różnicy. I teraz ostatnim miodem, który mam, którego wcześniej jeszcze nie próbowałam, ale skusił mnie jego kolor, to miód dębowy. Jest napisane, że to jest po prostu Wild Oak Honey, czyli miód z dzikiego dębu. Bardzo mnie skusił jego kolor, bo uwielbiam ciemne miody. Opis też był bardzo ciekawy, dlatego że tutaj napisali, że jest taki rzadko spotykany i ma właśnie bardzo fajne aromaty. Był zbierany w Ancient Oak Forests, czyli w takich, wiecie, starych, dębowych lasach. I tu jest też napisane, że dąb był przez Zeusa uważany jako święte drzewo. A dodatkowo ma tutaj aż 3 naklejki Great Taste. Jest 17, 18 i 19. W sensie 2000. Great Taste, Great Taste, Great Taste. Ja to mogłam być takim testerem. Po prostu przysyłajcie mi paczki z jedzeniami i ja będę wam mówić, czy warto to kupić, czy nie. Okej, pachnie bardzo właśnie tak ciężko. Ciemno. Jeżeli lubicie na przykład miody gryczane, to właśnie to jest trochę podobny vibe. Jeżeli chodzi o kolor, to wygląda w ten sposób. Ale z dębu to ja miodu jeszcze nie widziała. O zapachu nie mogę dużo powiedzieć, bo nie jest on taki mega intensywny. Wyliłam sobie nos w miodzie. Ale na szczęście nie za dużo. Nie jest mocno intensywny, ale może smak powie mi więcej, więc... Here we go. Bardzo gładki. Mimo tego, że ma taki delikatnie kwaskowaty posmak i jest coś w nim innego, to wydaje mi się, że z tych wszystkich miodów do tej pory ten jest najmniej inny. To jest coś pomiędzy właśnie spadziowo-gryczanym. W mojej skali, że tak powiem, superowości miodów jest tymiankowy, potem szałwiowy, potem ten taki kremowy, wrzosowy, no i nawet się tym dębowym nie musicie jakoś za bardzo przejmować. Natomiast tymiankowy i szałwiowy koniecznie. I miody właśnie zakończyły drugą kategorię produktów z Krety i teraz przechodzimy do ostatniej, trzeciej, czyli różności. Przy okazji miodów mówiłam, że Kreta obfituje w duże ilości różnego rodzaju ziół i roślin, jest taka po prostu bardzo aromatyczna i kolejnym właśnie ziołem, rośliną, którą moim zdaniem powinniście przywieźć, to coś, co wygląda tak, a nazywa się malotira. Rośnie w górach, zbiera się ją i parzy się z niej herbatę. Ona jak gdyby popularnie jest nazywana po prostu mountain tea, czyli górska herbata i możecie ją zamówić w większości tawern, a kupić w większości marketów. I ona jest sprzedawana w różnych torebkach, w różnych wielkościach. Ta jest kupiona na lotnisku, ona jest taka bardzo fancy i ładna na prezent, bo jak widzicie jest bardzo długa, ona nie jest pocięta na kawałki. A zwykle jak się kupuje tą herbatę, to ona jest po prostu właśnie pocięta na takie mniejsze kawałeczki, bo po prostu wtedy ją się też łatwiej parzy, a to wygląda bardziej fancy. A jeżeli chcecie po prostu pić tą herbatę tak sobie, to polecam właśnie taką szatkowaną już, bo wtedy jest łatwiej to wszystko, wiecie, wrzucić do kubeczka, zaparzyć i tyle. Pamiętam, że jak byłam mała, to jak mnie bolał brzuch, to właśnie mama zawsze mi parzyła tą herbatę. Trochę tak jak nasza mięta, nie? Że można ją też pić tak sobie, a można jak cię boli brzuch. Więc na pewno na ból brzucha też poprawia chyba krążenie krwi i coś chyba na układ moczowy może też działa, już nie pamiętam. I ta herbata jest taka dosyć intensywna w smaku. Moim zdaniem jest to bardzo fajna herbata. Spróbujcie, jak będziecie na Krecie, może wam zasmakuje i wtedy kupcie, bo będziecie za tym tęsknić. I dodatkowy taki tip do tej herbaty to jest to, że bardzo dobrze smakuje z miodem. You're welcome. I zostając przy temacie ziół, bo to jest bardzo popularny temat na Krecie. Będąc właśnie w tym sklepie mięsnym, o którym wam mówiłam, tam gdzie kupiłam mizitrę, tą taką pyszną, świeżutką, znalazłam też takie fajne, małe opakowania przypraw do suflaków i do jagnięciny. Jagnięcina jest w ogóle kosmicznie tania, porównując do Polski, a kozina to już w ogóle, w sensie kozina jest tam tańsza niż mięso mielone. Serio. baraniny, jagnięciny też się je dużo, więc właśnie kupiłam taką przyprawę, jakbym w Polsce kupiła kiedyś jagnięcinę za 1 000 000 monet, to wtedy mam tą przyprawę. I tutaj jest jeszcze przyprawa do suwlaków i jeżeli nie jedliście suwlaków, czyli suwlaki, jeżeli nie jedliście suwlaków, to koniecznie spróbujcie, bo to jest niby proste, bo to jest po prostu jakby szaszłyk i macie opcję wieprzową albo kurczakową, natomiast to, jak on jest przyprawiony i jak on jest grillowany, to jest niesamowite, bo to jest przepyszne. I właśnie mówiąc o przyprawach, polecam kupić oregano i tymianek, albo w ogóle najlepiej, jeżeli macie na przykład, nie wiem, jesteście na Airbnb albo coś i w ogrodzie rośnie, to zapytać, czy możecie sobie zerwać, dlatego że taki świeży, jeszcze na gałązkach, świeże oregano, świeży tymianek jest czymś zupełnie innym, jest naprawdę super. Na początku tego filmu mówiłam też o oliwkach i jeżeli jest tak dużo oliwek, to bardzo dużo jest też oliwy. Jakość oliwy na Krecie, szczególnie właśnie z takich małych farm, jest kosmicznie inna. Jecie ją z chlebem, po prostu wiecie, oliwa na talerzyk, chleb, jecie to i to jest po prostu... Ona jest przepyszna. Oliwa. Najlepiej właśnie znowu kupić to gdzieś po drodze, jeżdżąc po wyspie i kupić od tak zwanego farmera. U mnie akurat w tym rodzinnym domu jest zawsze taki gigantyczny baniak oliwy, taki wiecie, metalowy, na nóżkach z koreczkiem. Nie wiem, ile tam może być litrów, 200 albo coś takiego, no po prostu jest gigantyczny. I ja zawsze, jak przyjeżdżam, to biorę sobie tą oliwę w takiej formie. Po prostu przelewam ją do plastikowej butelki. Wiem, że oliwa w plastiku, B, fuj i tak dalej, ale to jest tylko na czas transportu. Potem przelewam ją do szklanych butelek, ale właśnie w transporcie jest o wiele lepsza. Jest ciemniejsza, jest bardziej zielona, ma też osad. To też znaczy, że właśnie ona jest tłoczona, jest nie za mocno filtrowana i naprawdę smak jest niesamowicie inny, więc jeżeli będziecie mieć okazję właśnie kupić od farmera, to nie bójcie się nalewać to w plastikową butelkę, że to nie jest fancy i w ogóle, tylko naprawdę ta oliwa jest przepyszna. Nie będziecie żałować, podstawcie swoją butlę jak świeże mleko, po prostu lejcie tą oliwę i ona też jest naprawdę tania. Po prostu w sklepie zwróćcie uwagę na to, żeby to była najbardziej extra virgin, coś tam, i regionalna. I wtedy macie pewność, że ta oliwa będzie pyszna. Mam tu coś, co może wyglądać jak białe wino, ale takie trochę ciemniejsze. I tak właśnie jest, to niby jest białe wino, ale nazywa się to recina, bo to jest butelka taka sklepowa, w sensie z marketu, i kupiłam tą recinę, bo myślałam, że będzie dobra, a była obrzydliwa, więc nie patrzcie na etykietę. Potem jak już ją wypiliśmy, to po prostu przelałam do niej taką naszą domową też recinę. Tam na Krecie mamy takie też znowu baniaki, bo u nich się dużo wina pije. Pije się białe, czerwone i właśnie recinę i są po prostu takie na przykład 10-litrowe baniaki z takim też kurkiem i po prostu się podstawia buteleczki i się nalewa, jak się siedzi przy stole, więc jeżeli będziecie kupować recinę, to przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, żeby była mniej więcej takiego koloru. Ona nie może być jasna, tak jak normalne białe wino. Ona musi być taka ciemniejsza, taka bardziej jakby bursztynowa. I teraz Wam powiem w takim razie, jaka jest różnica między białym winem a reciną. Recina to jest białe wino z dodatkiem, uwaga, żywicy. Taki maluteńki dodatek, taki, że macie aromat żywiczny. Wiadomo, że nie wszystkim to podejdzie, więc zanim kupicie, to na pewno spróbujcie to. Recina jest dostępna w tawernach, bo białe wino dla mnie jest zwykle takie a to jest takie me likes it. Ale jeżeli będziecie kupować w sklepie, to musi być ciemne. Ciemna recina. I może w takim razie nadal zostanę w temacie napojów i to jest coś, co jest popularne znowu w całym rejonie śródziemnomorskim i jest nazywane zawsze z tego miejsca, w którym akurat jesteście. I mówię tu o kawie. U nas najbardziej popularna jest taka kawa turecka, się mówi. Wiecie, kawa turecka. A jak pojedziecie do Grecji, to jest kawa grecka. Ten sam rodzaj kawy i przygotowywania kawy nazywają po prostu danym krajem, w którym się jest. Nawet jeżeli w kawiarni nie ma wypisanej Greek coffee, to i tak zamówcie Greek coffee. W sensie oni na pewno to mają, na pewno są w stanie to zrobić. I to ogólnie jest po prostu sposób robienia kawy, ale musi też do tego być specjalna kawa. Ja kupiłam sobie taką kawę i właśnie ta kawa z ptaszkiem, dokładnie wyglądająca tak, jest tym specjalnym rodzajem kawy do robienia greckiej kawy. Możecie to też poznać po tym, że często te opakowania mają na sobie dodatkową instrukcję. Ogólnie z tego, co ja wiem, to jest po prostu zwykła kawa, ale bardzo drobno zmielona, tak prawie na pył. Chodzi o to, że ona jest przygotowywana zupełnie inaczej niż u nas, czyli jest taki sobie mały jakby garnuszek, nazwijmy to, taki specjalny z lejkiem i w tym garnuszku się podgrzewa trochę wodę, dodaje się trochę tej kawy, miesza i potem daje się jej zagotować. I ona jak się gotuje, to tworzy taką pianę najpierw od zewnątrz, potem do środka i potem się podnosi szybko i wtedy trzeba ją zdjąć z ognia, odczekać aż opadnie, potem znowu postawić na ogień, znowu dać się jej zagotować i to jest takie minimum, w sensie, żeby tak mniej więcej 2 razy ją zagotować. Niektórzy mogliby to nazwać, że jest bardziej siekierą i oni ją zwykle piją rzeczywiście z cukrem albo na przykład z syropem z karubu. Bardzo polecam taką kawę. I kolejną rzeczą z różnorozmaitości z tej kategorii jest coś, nad czym wcześniej w ogóle nie myślałam, dlatego że nawet tam nigdy nie byłam, będąc na Krecie, a w tym roku jakoś przypadkowo przechodziłam i patrzcie, to jest coś, co zaczęłam od jakiegoś czasu zbierać. Nazywa się to You Are Here Collection i jak właśnie jeżdżę do różnych krajów, to w Starbucksie kupuję kubki. I właśnie tutaj kupiłam sobie kubek z Krety, bo byłam na Krecie już tyle razy, ale właśnie nigdy w ogóle nie byłam w Starbucksie, bo po co? Poza tym ja mieszkam bardziej na wiosce, tam nie ma Starbucksa. Ale odwiedziłam Hanię, którą bardzo wszystkim polecam i właśnie tam jest Starbucks. I to jest taki bardzo fajny kubeczek, gdzie jest w zasadzie takie połączenie, no jak zwykle, połączenie różnych rzeczy. Mamy tutaj morze, mamy te typowe niewygodne krzesełka kreteńskie, tutaj dalej są ruiny Knossos, są palmy, no bo wiadomo, plaża Wai, jakieś tam oazy. No i ogólnie jakieś budynki, których ja nie rozpoznaję, bo jestem mało budynkowa. Ja nie lubię, ja wolę stare rzeczy i naturę. Wiem, że to bardzo dużo rzeczy, ale moim zdaniem naprawdę warto przywieźć je ze sobą z Grecji. To łącznie waży pewnie około 5 kg, więc pamiętajcie, żeby zostawić sobie trochę miejsca w bagażu. I tak jak mówiłam, możecie obejrzeć resztę moich holi, będą tutaj w playliście. Widzimy się w następną środę na tym kanale, a w następny piątek na kanale Beauty. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, 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 pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w któryś z tych 2 filmów. Możecie sobie wybrać ten albo ten do wyboru do koloru. Albo, jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to tu macie możliwość to nadrobić. Kliknijcie w tą moją okrągłą buzię tutaj. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Do zobaczenia.